Cześć, w tym nagraniu opowiem Ci wszystko, co wiem o projekcie Unikli.io oraz pokażę ich świąteczną kampanię, w której można odebrać darmowy prezent. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Kryptopodróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu, tak jak powiedziałem, opowiem Ci wszystko, co wiem o Unikli.io oraz odbierzemy od nich darmowy prezent. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości i z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Dobrze, zanim pokażę Wam kampanię świąteczną Unikli, gdzie możemy odebrać swój własny token NFT właśnie tutaj w tym miejscu, to chciałbym Wam w pierwszej kolejności opowiedzieć o tym projekcie, bo naprawdę jest interesujący. Kiedy zacząłem szukać informacji na jego temat, po tym jak odebrałem swój darmowy token NFT, to okazało się, że ten projekt jest naprawdę interesujący. Jest to nie tylko projekt, który stworzył swój token, tak jak robi to każdy inny na rynku, ale jest to coś więcej. Jest to pierwszy cross-chainowy ekosystem, co możemy zauważyć w tym miejscu. Zobaczcie, mamy tutaj Ethereum oraz Polygon, który poniekąd łączy trzy światy, świat fizyczny, Metaverse oraz AR, czyli Augmented Reality, czyli rozszerzoną rzeczywistość. Czyli tłumacząc to na prosty chłopski język, w przeciwieństwie do wszystkich NFT dostępnych obecnie na rynku, każdy Unikli NFT może zostać wymieniony na rzeczywisty przedmiot dostarczony na wyciągnięcie ręki, ok? Czyli możesz sobie po prostu swój NFT, który masz tutaj wygenerowany, wysłać do domu w formie przykładowo koszulki czy też butów. Ale to oczywiście nie wszystko, bo taki Unikli NFT możesz wykorzystać również w Metaverse do noszenia dla Twojego awatara, przykładowo w takich grach jak The Sandbox czy też Decentraland. A więc jak sami widzicie, już po tym krótkim wstępie widać, że jest to projekt, który wpisuje się idealnie w trendy, jakie obecnie mamy na rynku. Wiemy, jak popularny jest teraz Metaverse, jak popularny jest teraz NFT. Jeżeli miałbym streścić w kilku słowach, w kilku zdaniach, czym charakteryzuje się projekt Unikli, to na pewno można powiedzieć, że jest to projekt, który łączy świat Metaverse z światem NFT, a który tworzy swego rodzaju most pomiędzy światem wirtualnym a światem rzeczywistym. To jest moja definicja, krótka definicja, jeżeli chodzi o projekt Unikli. No i teraz sprawdźmy, jak realnie możemy korzystać z tego, o czym Wam przed chwilą powiedziałem właśnie na Unikli. IO. Po pierwsze możemy stworzyć swoją własną witrynę sklepową, na której będziemy wystawiać NFT stworzone, co ważne, przez nas samych właśnie tutaj na Unikli.io i zobaczcie, jest tutaj już kilka osób, czy też twórców, czy też projektów, które zdecydowały się na to, aby właśnie taki sklep sobie stworzyć, między innymi Jan Błachowicz, jak sobie zjedziemy troszeczkę niżej, tutaj mamy wszystkie kolekcje dostępne, możemy sobie przeglądnąć, a zobaczmy z ciekawości, co wystawił Jan Błachowicz. Mamy tutaj oczywiście rękawice NFT. Co ważne, te rękawice NFT to nie jest tylko obrazek, jakby sobie można było przypuszczać. Te rękawice oczywiście, jak zakupimy, mamy możliwość również przenieść do świata rzeczywistego i co ważne, będą one miały kod autentyczności, o którym za chwilę Wam więcej opowiem i w ogóle pokażę Wam, jak przebiega taki proces przenoszenia takiego cyfrowego zakupu do świata rzeczywistego. A więc nie myślcie sobie, że kupicie sobie rękawice NFT i będziecie mieli je w telefonie. Tak naprawdę można je zakupić, a następnie wyprodukować, kolokwialnie mówiąc, i przesłać sobie do domu. Już teraz wielu twórców, jak widzicie, korzysta z tej możliwości, stworzyło swój własny sklep, w którym może wystawiać swoje własne produkty. Za chwilę zresztą pokażę Wam, jak te produkty stworzyć. Jestem troszeczkę podekscytowany, bo przed chwilą bawiłem się troszeczkę tym i powiem Wam, że bardzo mi się to podoba i sam myślę o tym, aby to stworzyć, taką kolekcję, sam dla siebie nawet, bo jest to coś na pewno unikalnego. No i idźmy dalej. Mamy tutaj oczywiście cross-chainowy marketplace. Kliknijmy sobie w tym miejscu, który przeznaczony jest, jak sami się domyślacie, do handlu i wymiany unikalnych cyfrowych przedmiotów w jednym miejscu, tak? Czyli nie musimy się martwić o to, gdzie taki produkt będziemy mogli sprzedać, bo możemy to zrobić właśnie tutaj bezpośrednio u nich na ich stronie. Tak jak już Wam wspomniałem, każdy produkt tutaj na Unikli jest wspierany przez rzeczywiste, realne zasoby, ok? Czyli jeżeli decydujesz się dzisiaj na zakup takiej koszulki, ok, ona kosztuje 0.015 ETH, no to Ty masz możliwość w każdym momencie albo użyć ją w Metaversie, czy to na The Sandbox, czy Decentraland, za chwilę Wam pokażę, że właśnie z nimi, między innymi Unikli nawiązała współpracę, lub po prostu wyprodukować sobie taką koszulkę w świecie rzeczywistym, oni Wam ją przyślą z certyfikatami, z kodem QR, który będzie na koszulce, jak i na specjalnym nadruku. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Zresztą widzicie ten film teraz na ekranie. Tak więc, tak jak mówię, jest to na pewno coś unikalnego, coś, o czym każdy z nas, posiadaczy NFT takiego czy innego, marzyło, żeby móc przenieść to NFT do świata rzeczywistego. W przyszłości na pewno będzie to bardziej powszechne, ale projekt Unikli.io jest jednym z pierwszych projektów, który o tym nie tylko pomyślał, ale też zaczął działać w tym kierunku i ma już gotowy produkt, którym dzieli się ze światem. Jeżeli sprawdzimy sobie najdroższe zakupy tutaj na Unikli.io, to zobaczcie, mamy tutaj 6 Ethereum, 7,1 Ethereum za taką koszulkę. Tutaj mamy kolejne NFT, zobaczcie, w formie koszulki 3,85 Ethereum. Kliknijmy sobie w tym miejscu. Mamy historię transakcji, także wszystko widać,
czarno na białym, jak to wyglądało w przyszłości. No i oczywiście taki produkt, jak sobie zakupimy, kliknijmy ponownie Marketplace, przykładowo tą koszulkę. Zobaczcie, możemy swoją ofertę złożyć lub też po prostu zakupić po tej cenie, która tutaj jest wskazana przez właściciela. No i tutaj macie nagranie potwierdzające to, że faktycznie można sprawdzić autentyczność danego produktu, że te buty nie były kupione na bazarze, nie są podrobione, tylko faktycznie był to kiedyś NFT, który wyprodukowaliśmy i jest teraz w formie fizycznej. Jeżeli chodzi o takie wirtualne sklepy oraz marketplace, na których możemy zakupić takie unikalne NFT, no to wszystkie te zasoby, co jest bardzo ważne, będą dostępne w dwóch metaversach, przynajmniej w dwóch metaversach, The Sandbox oraz Decentraland, bo są to firmy, są to projekty, z którymi Unikly nawiązało partnerstwa czy też współpracę. The Sandbox, których Wam na pewno nie trzeba przedstawiać, są ich partnerami premium i już ogłosili partnerstwo czy też współpracę. Jeżeli chodzi o Decentraland, to jak wiecie, to też jest potężny projekt, jeżeli chodzi o projekty Metaverse w świecie kryptowalut. Są też partnerami polskiego projektu Startera czy też Engine, a więc widzicie, partnerstwa są tu naprawdę, naprawdę mocne. I tutaj mamy miejsca, w których mogliśmy usłyszeć o tym projekcie, jak również giełdy, na których możemy w tym momencie zakupić ich token, o nim za chwilę więcej powiemy. Jeżeli chodzi o te giełdy, jestem pewien, że w przyszłości pojawią się jakieś większe giełdy, na których będziemy mogli zakupić ten token. Natomiast ja pokażę Wam w kolejnym nagraniu na moim kanale, jak zakupić ten token, jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani na tej giełdzie. I teraz, jeżeli chcemy stworzyć sobie taki sklep, wyprodukować NFT, ok, tak jak zrobiły to te osoby tutaj, no to możemy kliknąć w tym miejscu Store Request, wypełnić formularz, no i będziemy mogli się ubiegać o stworzenie własnego sklepu, ale ja Wam pokażę teraz, jak się tworzy swoje kolekcje. Zobaczcie, klikamy Generator. Mamy tutaj wszystkie informacje, Let's Create i zobaczcie. Mamy przykładowo moje logo Krypto Podróże, ok, możemy sobie w dowolny sposób tworzyć, mamy tutaj różne opcje do wyboru. Skasujmy na chwilkę to logo. No ale dajmy na to, że chcę stworzyć swoją świnkę. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. To jest świnka NFT, którą kupiłem sobie jakiś czas temu. Mówiłem Wam o tym na grupie telegramowej Krypto Podróże. No i zobaczcie, mamy świetną koszulkę. Tło tego NFT było właśnie niebieskie, dlatego też koszulka zmieniła się na niebieską. Mamy świnkę. Oczywiście możemy w dowolny sposób ją sobie tutaj przemieszczać, umieszczać. Możemy oczywiście obrócić taką koszulkę, no i z tyłu zrobić sobie również dowolne tło. Dajmy na to to NFT, tylko sobie zwiększę. To jest genialne, naprawdę mi się podoba. O, ok, i mamy przykładowo plecy. Oczywiście, żeby taki produkt był atrakcyjny, okay, żeby ktoś chciał go od nas kupić, no to musimy postarać się bardziej. Ja chcę Wam pokazać, jakie są tutaj możliwości, co możemy generalnie robić na tej stronie, tworząc swoje projekty. No i teraz powiedzmy sobie o samym tokenie Unique. Możemy go zakupić oczywiście na Uniswap oraz QuickSwap oraz na centralizowanej giełdzie MEX Exchange. Ja Wam pokażę prawdopodobnie jutro, jak ten token można zakupić właśnie na tej giełdzie, bo robiłem to i przy okazji nagrałem dla Was film. Sam token możecie wyszukać sobie przykładowo na CoinMarketCap lub też na CoinGecko. Obecnie jest to $1.20. Supply tego tokena, o czym za chwilę będziemy mówić, jest to 13 milionów. A all time high tego projektu, czyli najwyższa cena w historii 7 miesięcy temu, to $8.50. Czyli jesteśmy teraz poniżej ATH ponad 85%. I tak to wygląda na wykresie. Powiedzmy sobie w kilku zdaniach, jaka jest użyteczność tego tokena, tak? Po co w ogóle taki token został tutaj stworzony, jeżeli jest to platforma dla NFT, dla Metaverse, dla realnego przenoszenia tych produktów do świata rzeczywistego, no to po co jeszcze im token? Ten token tak naprawdę będzie miał sporą użyteczność, jeżeli chodzi o tą platformę. Po pierwsze, będziemy mieli zniżki na różnego rodzaju opłaty, co możemy przeczytać w tym miejscu. Każda osoba, która zdecyduje się stakeować te tokeny, będzie mogła liczyć oczywiście na profity. 15% wszystkich profitów tej platformy będzie rozdzielane dla osób, które stakeują ten token. Nagrody są oczywiście przyznawane w tokenie ETH, czyli Ethereum. Kolejne 15% profitu tej platformy będzie przeznaczone na zakup tego tokena z giełd, różnego rodzaju giełd, a następnie spalenie tych tokenów, czyli jest to token, co możemy przez to rozumieć, deflacyjny. Ich łączna podaż, co już Wam powiedziałem, jest to 13 milionów, a więc tych tokenów nigdy nie będzie więcej niż 13 milionów, a co więcej, z czasem tych tokenów będzie coraz mniej na rynku. Jeżeli oczywiście ten projekt będzie generował zyski, to 15% tych zysków przeznaczy na palenie tokenów. To jest akurat super informacja. No i tutaj również mamy white paper. Każdemu z Was, kto interesuje się tym projektem, kto myśli o tym, aby inwestować tutaj swoje pieniądze, polecam również zapoznać się z tym dokumentem, bo jest to absolutna podstawa podstaw. No i idźmy dalej. Czwarty punkt. Każdy posiadacz tych tokenów również będzie mieć różnego rodzaju profity związane z programem afiliacyjnym. Również stakując te tokeny będziemy dostawać różnego rodzaju NFT, nagrody właśnie w tokenach NFT. Zniżki związane z zakupami właśnie tutaj, przykładowo Marketplace, jeżeli będziemy płacić tymi tokenami. A osoby, które posiadają ich większą ilość, w tym przypadku minimum 10 tysięcy, będą miały dostęp do ekskluzywnych kolekcji. To jest też coś bardzo ciekawego.
Jeżeli chodzi o tokenomię tego tokena, 63% tych tokenów zostało sprzedanych w pre-sale. Więcej, jeżeli chodzi o cenę, po jakich te tokeny zostały sprzedane, znajdziecie właśnie tutaj w tym dokumencie white paper. 10% na marketing, 8% na team, na rozwój 7%, partnerstwa 5%, płynność Uniswap to jest 4% podaży, no i doradztwo 3%. I tak to się przedstawia tutaj na wykresie. No i tak naprawdę to są najważniejsze funkcje na tej platformie. Platforma powstała w odpowiedzi na realną potrzebę rynku, co widzimy, tak? Każdy z nas, prawdopodobnie większość z nas może tak, inwestowała w różnego rodzaju NFT, ale tak naprawdę poza tym, że miała na swoim portfelu czy też w pliku jakiś tam obrazek, nic więcej z tym nie mogła zrobić, ok? A więc platforma Uniqly postanowiła to zmienić poprzez stworzenie złożonego zestawu narzędzi dla marek, projektów, influencerów czy też artystów łączących NFT i fizyczne aktywa, ok? I co ważne, otrzymując oczywiście pełny dowód autentyczności na blockchainie. I to jest na pewno coś, co wyróżnia właśnie ten projekt. Możemy tutaj również wyczytać, jeżeli chodzi o wizję projektu Uniqly, wierzą, że NFT wyprzedzą świat. Ja Wam o tym również mówiłem w ostatnim Crypto News. Ja również wierzę, że NFT to jest przyszłość. To nie tylko zwykły piksel, zwykły obrazek, który możemy trzymać na naszym telefonie czy też portfelu, ale to co i więcej, dopiero w przyszłości przekonamy się tak naprawdę, jaka jest użyteczność NFT. Dlatego właśnie zbudowali cały ekosystem ze sklepami, marketplace, modułem redeem i dowodem autentyczności oczywiście na blockchainie. Ich długoterminowym celem jest ugruntowanie pozycji jako globalnego lidera działającego właśnie w przestrzeni cyfrowej, jak i w przestrzeni rzeczywistej, czyli realnej, oraz stanie się brakującym elementem całej branży NFT i przyspieszenie dalszej ekspansji tego wielkiego trendu. Także jak możecie sami zauważyć, nie jest to projekt, który coś tam obiecuje, że kiedyś w przyszłości coś zrobi. Oni już stworzyli ten cały ekosystem, ok? Te wszystkie produkty w jednym miejscu skumulowali, można powiedzieć, stworzyli cały ekosystem, który pozwoli twórcom właśnie na tworzenie swoich sklepów, tworzenie swoich własnych projektów NFT, a nam, zwykłym użytkownikom, przenoszenie tych naszych cyfrowych NFT do świata rzeczywistego. No po prostu genialne. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że takich projektów w przyszłości może pojawić się więcej, ale widząc partnerstwa, jakie już udało się nawiązać projektowi Uniqly, no to można stwierdzić, że oni są o krok, może dwa do przodu przed innymi projektami, które pojawią się w przyszłości. A dobrze wiecie, jak to jest, jeżeli chodzi o projekty, które pojawiają się zwłaszcza w świecie kryptowalut. Te, które były na początku, te, które faktycznie dowiązły swoje założenia, zrealizowały swoje cele, misje, no to one odniosły największy sukces na tym rynku. Czy tak będzie i w tym przypadku, to oczywiście czas zweryfikuje. Tutaj nie mamy gwarancji pewności, że ten projekt będzie globalny, że ten projekt stanie się największym tego typu projektem na świecie. No ale ja im oczywiście osobiście kibicuję, mam nadzieję, że im się uda. A teraz, żeby nie przedłużać, pokażę Wam, jak odebrać ten darmowy prezent od Uniqly. Klikamy sobie właśnie tutaj w tym miejscu. Otworzy nam się taka strona. No i na samym początku, aby odebrać prezent od Uniqly, oczywiście musimy zmienić sobie sieć na Binance Smart Chain, ponieważ są najniższe opłaty. Klikamy w tym miejscu. Portfel MetaMask mamy podłączony oczywiście na tej sieci. Zjeżdżamy troszeczkę w dół. Tutaj mamy czas, w którym musimy albo możemy odebrać, może tak, ten prezent. Tutaj mamy możliwość kliknąć claim. No i aby odebrać ten darmowy NFT, musimy wykonać kilka prostych zadań, jeżeli chodzi o gift środkowy oraz ten po prawej stronie. Tutaj musimy posiadać na sieci Ethereum jakiś NFT, aby móc ubiegać się właśnie o te prezenty. Natomiast w tym nagraniu tylko i wyłącznie pokażę Wam, jak odebrać ten darmowy bez żadnych wymogów, takich jak właśnie NFT na blockchainie Ethereum trzymany przez dłuższy okres. Klikamy claim, klikamy sobie w tym miejscu, otworzy nam się nasz Twitter, klikamy obserwuj. Ja już mam to zrobione, jak widzicie. Wracamy sobie na tą stronę, zaznaczamy ptaszkiem i teraz retweet oraz musimy oznaczyć trzech znajomych tej informacji, która tutaj się teraz wyświetli. Zobaczcie, mam informację podaj dalej, ja to zrobię troszeczkę inaczej. Zjadę w dół, kliknę sobie serduszko, oczywiście tak jak zawsze to robię. Klikamy w tym miejscu. I tak jak mówię, możemy podać dalej, ja natomiast kliknę cytuj tweeta i tutaj dodam kilka słów od siebie, bo zwykle lubię podawać informacje na Twitterze, opisując co konkretnie tutaj robię, tak? Bo jeżeli podałbym tylko i wyłącznie taką wiadomość, no to prawdopodobnie moglibyście nie wiedzieć, o co chodzi. A ja tutaj dodałem kilka słów, odbieramy prezenty, zaznaczam te trzy, oznaczam te trzy osoby tutaj w tej wiadomości. Dla pewności możecie również te trzy osoby oznaczyć w komentarzu pod tym tweetem, bo tak naprawdę nie mam 100% pewności, czy możemy je oznaczyć w tym miejscu, czy w komentarzu, więc lepiej zrobić i tak, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. No i to zadanie mamy wykonane. Jak widzimy sobie w profil, zobaczcie, no to tutaj ten post powinien Wam się wyświetlać. Wracamy na tą stronę, zaznaczamy ptaszkiem, zadanie wykonane, no i teraz Telegram i Discord. Przechodzimy, klikamy w tym miejscu, klikamy Join, zadanie wykonane, no i teraz Discord. Klikamy w tym miejscu i dołączamy również do pokoju na Discordzie. Pamiętajcie o tym, aby kliknąć jakąś reakcję, tak jak wymagają od nas tutaj. Możecie sobie kliknąć przykładowo tutaj w tym miejscu tą łapkę. No i teraz jesteście już legalnie w tym pokoju. Wracamy sobie na tą stronę, ptaszek.
No i teraz zapoznajemy się z zasadami, że się z nimi zgadzamy, klikamy w tym miejscu. Tutaj podajemy naszego maila i klikamy MetaMask Wallet. Otworzy nam się nasz portfel, oczywiście na sieci Binance Smart Chain, zwróćcie na to uwagę. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, klikamy podpisz i teraz claim gift from Uniqly Santa. Jehu! Ho, ho, ho. Dobra, otwiera się portfel ponownie. No i teraz małe fee, jak widzicie, jest to naprawdę niewielka opłata. Klikamy potwierdź. Chwileczkę musimy poczekać. No i zrobione. Mamy tutaj informację, że prezent będziemy mogli otworzyć 28 grudnia. To znaczy będzie takie oficjalne otwarcie tych prezentów. Zobaczymy, co mamy w środku w tej skrzyneczce, czy też w tym właśnie prezencie. No i teraz, żeby mieć pewność, że na pewno ten prezent odebraliśmy, kliknijcie sobie w tym miejscu, zmieńcie sieć na Polygon. Na portfelu również będziecie musieli to zrobić. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie jeszcze sieci Polygon na portfelu MetaMask, taki film również jest na moim kanale. Klikamy Switch Network. Ok, wszystko nam się tutaj fajnie udało. Klikamy w tym miejscu, a następnie tutaj w tym miejscu. No i zobaczcie, ja już mam swój prezent, czeka na mnie o numerze 5256. No i będę mógł go odebrać 28 grudnia. No i w przyszłości ten nasz prezent, który tutaj się pojawi, będziemy mogli oczywiście sprzedać na OpenSea lub też w formie fizycznej zamówić sobie do domu. Oczywiście to będzie nas kosztowało. Jak i użyć ten NFT, który nam się tutaj pojawi w grze Decentraland albo Sandbox. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że ten film był interesujący, był ciekawy i że zainteresował Was projekt Uniqly.io. Dajcie znać, czy udało Wam się również odebrać darmowy prezent w komentarzu pod tym nagraniem. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!